zimno. Jest romantyczna, piękna, z pięknymi widokami i odgłosami. Dzień dobry, witamy was w kolejnym vlogu. Idziemy na śniadanko, tylko nie wiemy gdzie jest dokładnie, ale tu są ludzie, to chyba tam. Jesteśmy bardzo z Klaudią szczęśliwa, bo w tym hotelu nawet osobne są chlebki bezglutenowe i rzeczy bez laktozy, na przykład jogurt, który teraz wcina Klaudię. Więc super i w dodatku z takim widokiem. No tak można zaczynać dzień. Mamy tutaj również śniadanie à la carte, można zamówić. No my stąd jedynie nie możemy sok ze świeżych owoców, ale mimo wszystko miło. Jesteśmy po śniadanku i było takie pyszne. Był taki chill, w ogóle nie śpieszyć się na tym śniadaniu. Tylko sobie spokojnie jeść i jeszcze oglądać widoczki. Muzyka jazzowa w tle. No po prostu coś pięknego. Wakacje, wakacje. Nawet tym śniadaniem się zrelaksowałam. Ekstra. Jedzimy sobie jeszcze, musimy się już wymeldować. Tak, była sesja. I jest nam tak przykro, że musimy się rozstawać z tym widokiem. Można by tu zamieszkać, oj tak. Bajka, no wstawać i od razu taki widoczek. I to jest najgorsze, że w każdą pogodę jest tak ładnie. No, no bo dzisiaj, umówmy się, no nie jest to najładniejsza pogoda. Jest szaro, śniegu już nie ma, bo jest lekko na plusie, więc gdzieś sobie poszedł ten śnieg. Wczoraj przynajmniej ten taki mróz, wszystko takie rozbielone jeszcze było, więc było fajnie. Słoneczka brak, ale mimo wszystko jest tak nastrojowo, relaksująco bardzo. Ja przy tej pogodzie właśnie się relaksuję. To śniadanko, ten jazz, ten chill i brak pośpiechu. Co jest najcudowniejsze chyba. Ja nie pamiętam, kiedy tak długo jadłam śniadanie. Nie? No, tak żeby się totalnie. Cieszyć się tym, że po prostu się siedzi i je się śniadanie, pije się soczek i patrzy się przez okno. Oj, wycieczka idzie szkolna, patrzcie jakie bąble małe idą. Co idą? Jeszcze zwiedzają Gdańsk. My też teraz coś pójdziemy jeszcze pozwiedzać, tylko musimy logistycznie to rozplanować, żeby zdążyć na pociąg, gdzie możemy sobie pozwolić na dojazd. Gdzie możemy pójść, bo musimy walizki może tutaj zostawić w hotelu, bo ciężko no tak będzie z nimi jeździć. No. Więc idziemy to ogarniać, no i jedziemy dalej. Oczywiście wszystko wam pokażę. Cieszę się, że ten wcześniejszy vlog wam się podobał, bo była awaria. Był duży stres, rano wstaję, okazuje się, że ten film się dodał sam, mimo że ustawiłam godzinę. Plus i tam już chyba z 1000 osób obejrzało w trakcie nocy tego vlogmasa, ale miałam zablokowaną tam część filmu przez prawa autorskie, bo wyłapało piosenkę, kiedy nagrywałam Klaudię na targu jarmarku, na tym targu jarmarku, jarmarku świątecznym, gdzieś z tej budki leciała jakaś muzyka, więc było to w tle. Ale, tak jak wam mówiłam już, bo pod chyba ostatnim vlogmasem pojawił się komentarz, że szkoda, że tylko angielskie piosenki daje do tych vlogmasów, a przecież mamy takie piękne polskie kolędy. Słuchajcie, ja nie mogę sobie wrzucać czego ja chcę, ja muszę mieć wykupioną licencję do muzyki, więc ja nie szukam muzyki na YouTubie i o, fajna, wrzucę sobie film. Nie mogę absolutnie czegoś takiego robić, bo to zaszkodziłoby ogólnie, no
Szkoda dla kanału, bo mogliby zdjąć ten film, mogliby mi nawet dać takiego bana na kanał za to, że używam po prostu cudzej własności. Więc trzeba bardzo uważać, będąc twórcą, na coś takiego, czy gdzieś muzyka w tle leci. Dlatego ja często robię to na wyciszeniu, podstawiam jakąś muzykę, no ale kiedy się chcę pogadać do was, a gdzieś coś jest, jakiś dźwięk, no to później są właśnie takie cyrki, więc musiałam zdjąć ten film, przemontować go i dodać ponownie. Więc dziękuję osobom, które jeszcze raz obejrzały, jeszcze raz komentowały. Dziękuję bardzo, dziękuję za to. Więc tak, no. Nie mogę po prostu sobie wrzucać, czego chcę. Wszystkie piosenki i utwory, które wrzucam, są z takiej bazy, gdzie mam wykupioną licencję na wszystkie utwory, na wykorzystywanie na poszczególnych social mediach i tak samo na YouTube, tak samo na Instagramie i osobno mam wykupioną licencję na kolejny mój kanał, czyli na Klasyka, więc to nie jest takie łatwe, jakby się mogło wydawać. To trzeba po prostu mieć prawa do wykorzystywania różnych rzeczy. Tak delikatnie i nieśmiało wychodzi słoneczko, a my już spakowane wyjeżdżamy. Gdzie idziemy? Idziemy ten domek, Karolina. Ten? No, albo któryś tutaj. Nie, jakby go tak postarzyć troszkę. Tu jest do kupienia. Dawna, ostatnio mi widzowie napisali, że to takie popularne miejsce tutaj. Był jakiś taki klub i często występował w jakichś utworach muzycznych polskich, filmach i tak dalej. Tutaj taki zbankrutowany, proszę bardzo. Ten, widzisz? A, faktycznie. No. No, tu masz widoczek, w sensie masz blisko bardzo. Na podwyższeniu pewnie też by było spoko. Więc można, można. No, ale lokalizacja zacna. Znowu was zabieram w to samo miejsce, ale no mi pokazała Agnieszka Janoszka to miejsce, pierwszy raz mnie tutaj zabrała, chociaż ja byłam tutaj w dzieciństwie, ale wiecie, no to się nie pamięta wszystkich rzeczy ze dziecka, natomiast tu jest po prostu cudownie, te klify, to molo takie piękne, romantyczne i te gaduły tutaj. Morze się wydaje mega czyste, wiem, że teraz tego tutaj nie widać, ale tam są kamienie, muszelki, wszystko jest widoczne. Naprawdę bardzo, bardzo czysta woda. Pana na instagramowaniu. To jest najbardziej instagramowe miejsce. Oj tak. I nie tylko instagramowe. Jest romantyczna, piękna, z pięknymi widokami i odgłosami. Mam dla ciebie, ale pozuj, pozuj. Jesteś piękna, jesteś piękna. Work it, work it. Oh. Bardzo ładnie pozujesz. Proszę zostać. Pozycja. Ten boczek. Okej, okej. Okej, jak na wybiegu, ale nie tyłeczkiem, nie, nie. No, weź się pokaż. Pięknie. Super. Fajnie. No. Także dziękujemy bardzo. Patrzcie, jak im tu dobrze. Jakie wróbelki na wypasie. Takie. No dobrze się tu jada, co? Wróble to teraz taka rzadkość, że fajnie jest popatrzeć. Cały krzak wróbelków. Sześć wróbelków. Coś krękają. Co jecie? Pewnie resztki. Wreszki z restauracji. Dziwaneczko.
Idziemy do tawerny Orłowskiej na jakąś rybkę. A dziękuję bardzo. Dzień dobry. Zaszalałyśmy i zamówiłyśmy sobie cały kubełek owoców morza, który jest od 2 do 4 osób, więc jakoś damy radę, ale no naszła nas ochota. Teraz nie ma połowów, więc nie ma i tak świeżych ryb, te zestawy są smaczne, ale ja już na przykład jadłam tutaj kilka takich opcji. Ostatnio próbowałam zupy rybnej i muli, więc wiem, że owoce morza robią dobrze. No to będziemy próbować. Herbatka rozgrzewająca. Niesamowicie pachnie. Klaudia ma zieloną herbatkę. Więc się rozgrzewamy, czekając na jedzonko. A tam jest widok na morze. Ta część taka jakby na zewnątrz jest zamknięta. Wiadomo, jest zimno. Ale i tak jest piękny widok. I tak to wygląda. Damy radę. Damy radę, na pewno. Pojedzone? Pojedzone i to jak? Ledwo się teraz można ruszać, a teraz wybieramy się do Sopotu. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas. No i gdzie dojechałyśmy? Na molo! Idziemy. Kolejne molo dzisiaj zaliczamy. Tak, dawno mnie tutaj nie było. Wieki całe. Znaczy byłam, ale w pracy. Ale tak, żeby po prostu sobie pójść na molo i coś zobaczyć. No to w dzieciństwie. A tu zobaczcie to. Pustki. Coś pięknego. Tak, to lubimy. No. Polecamy polskie morze poza sezonem. Tak, najlepiej poniedziałek, wtorek, nie w tygodniu. Jest super. Nie w weekendy. Nie w weekendy. Nie w tygodniu. A no tak. Zrobili tutaj lodowisko, ale jeszcze nikt nie jeździ. Ja bym chętnie jeździła, tylko jest pozamykane. Sheraton. Uhu. No i mala. Zimno. Chodź tam do końca jeszcze, co? Oj, tu są choinki jakieś, faktycznie restauracja. Ile mew tam siedzi i czeka na swój statek. To już się tak ładnie odbija od podłogi. Te światełka się od podłogi odbijają. Są reindeery.
Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Ale piękna ta perfumeria. Ja cię. No ekstra. Wow. Teraz naprzeciwko krzywego domku. Patrzcie, jak pięknie wygląda ten kościół na tle tego granatowego nieba plus światełka. O, tak ciepło, jak z filmu. Spójrzcie, jaki ten domek jest przepiękny. Ceramika sopocka, retro kolory. Ekstra. I to jak Klaudia powiedziała, nie żadna chińszczyzna, tylko ładne rzeczy ręcznej roboty. O, nutka z Harry'ego Pottera. Tu też piękne te drzwi, zobacz. Wróciłyśmy pod nasz hotel, bo tu mamy walizki, ale idziemy jeszcze sobie gdzieś usiąść. To co, tutaj? A nie, tam chcesz, tak? Mhm. To było tam, czy mi się wydaje? Tak. Wyspa Północ. Tam gdzieś tak świątecznie, chyba tak. Happy wino. I jeszcze jakaś herbatka w takim miłym otoczeniu. Nasze widoczki piękne. Unchanging. Oh Christmas tree, you'll ever be unchanging. Tak tu ładnie. Jesteśmy chleb i wino. I są takie oto napoje. Na przykład zimowa herbata z rumem, ale raczej się zdecydujemy na gruszkowy biały grzaniec. Piękne. Jest gruszka, winko na rozgrzanie, a niedługo mamy pociąg, więc musimy jeszcze szybciutko to ogarnąć. Dobra, spadły. Wow. Mocno gruszkowe. Przyprawy czuć mocno. Dobra. Dobra, bo nie jest aż tak słodkie. No bo to było wytrawne. Nie takie typowe grzanie, tam jest dużo miodu i wszystkiego, tylko przyprawy, białe winko. Idealne zakończenie tego wyjazdu, jeszcze z ładnym widokiem wciąż. No dobra, muszę tu trochę poobgadywać. Patrzcie ten wystrój. Mamy tutaj Art Deco, nawiązanie do klimatu lat 20. Na przykład te kinkiety, które są na ścianach, nie chcę teraz pokazywać palcami te kinkiety. Fajne ozdoby świąteczne plus ozdoby LEDowe w zupełnie innej barwie, białej, które kompletnie tutaj się gryzą. Tam jeszcze nie wiem, czy widzicie, stoją drzewka bonsai, które nie wiem, kogo poniosło tutaj, żeby to jeszcze włożyć. Natomiast pięknie wyglądają same te czerwone ozdoby, te złote lampy, dodają takiego ciepła, te czerwone, wiecie, wieńce.
a drzewka bonsai i LED-owe dekoracje plus jakieś różowe oświetlenie LED-owe na suficie. No ale ogólnie bardzo ładne miejsce. Tylko ja się czepiam jak zawsze. Jak było? Szybki graniec i jazda. No, musimy brać już taksówkę i jechać na pociąg. Ale było super. O, cudownie. Polecamy takie babskie wypady dla zdrowia psychicznego. Ja myślę, że musimy to powtórzyć. To tak. Musi być nasza taka tradycja mała. Od czasu do czasu reset mózgu. Tak. Czy ktoś jest w naszym pokoju? Nie, chyba nie. Jest ciemno. Słuchajcie, ledwo zdążyłyśmy do pociągu i to nie tak, że gdzieś stałyśmy obok, stałyśmy na środku mniej więcej pociągu. Zawsze mówią, gdzie jaki wagon będzie, w której części. Mieliśmy numer jeden, więc mogło być i z przodu, i na samym końcu. I dosłownie biegłyśmy i już był od razu gwizdek, już pan konduktor wchodził, mimo że widział, że jeszcze ludzie wchodzą. Do wcześniejszego wagonu, tak, tam przestałyśmy i przejść przez pociąg, bo byśmy nie zdążyły. Już od razu ruszył. A najlepsze jest to, że to pociąg się spóźnił, tak. A my czekałyśmy na niego. No, mega wiecie, taki stres, że już był ten gwizdek i szybko się ładować. Ja nie wiem, no chyba nawet nie minutę stał na tym dworcu ten pociąg, więc osoba niepełnosprawna, czy nie wiem, z małym dzieckiem, to ja nie wiem, jak się zablokowała do tego pociągu. Ale po prostu konduktor to, że ludzie jeszcze wchodzą i dobiegają. Gwizdek i nara, po prostu. Tak to wyglądało, ale już jesteśmy, jedziemy, więc udało się. Może ten zapomnę, proszę? Zabieram się za montaż Vlogmasa, a resztę dokończę, jak już dojadę do domu. No i kochani, dojechaliśmy już do Warszawy, dojechałyśmy do Warszawy, będziemy się zaraz żegnać. Ale myślałyśmy nad tym, jaką zbiórkę dzisiaj wybrać do kalendarza pomocy. No i mamy takiego wspólnego pomysła, no. Tak, mamy pomysł, żebyście wsparły kotełkową drużynę. Teraz był taki konkurs, w którym w zasadzie już nie mają szans, bo tam do wygrania było 5 samochodów. Ale zdecydowanie większe stowarzyszenia tam miały więcej wpłat, a chodziło o liczbę wpłat, żeby mieć jak najwięcej ich. Natomiast wszystkie pieniądze, które zostaną wpłacone, i tak zostaną przekazane tym stowarzyszeniom, więc będziemy bardzo wdzięczne, jak przekażecie chociaż drobną wpłatę na kotełkową drużynę, z której pochodzą nasze kotki, czyli Piędruś, Kiwi, Kevin i Maniek. Tak, i bardzo prosimy, zbieraliśmy tutaj i wiem, że wpłacaliście, bo mówiłam, że potrzebna jest ilość, no ale tutaj nie wygramy, natomiast jesteśmy w stanie się trochę jeszcze dołożyć, a bardzo nam zależy, bo wiemy, że jest to legalna fundacja, że robi wiele dobrego i same jesteśmy szczęśliwe, że te kotki posiadamy właśnie z tej fundacji, też je kochacie, więc liczymy na wasze wsparcie. Można jeszcze pomagać w inny sposób. Jest jeszcze jedno głosowanie na ich stronie. Mogą dostać karmę, tak? Tak, tak. I tam wystarczy po prostu codziennie oddać głos. Oddać ja głos. Też głosuję codziennie, Karolina głosuje, więc zachęcamy was do tego, żeby zrobić, bo to jest chwila, moment, a możecie pomóc. I jeszcze wam chcę tutaj wspomnieć o akcji OLX, gdzie karmimy zwierzaki. Tam wystarczy kliknąć. Wiem, że teraz są jakieś problemy z tą stroną, ale wystarczy tam kliknąć i po prostu nic nie trzeba przelewać i nic nie trzeba robić, tylko po prostu to kliknięcie spowoduje, że jakiś zwierzak zostanie nakarmiony, więc zostawiam wam wszystkie linki w opisie pod spodem. Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc, ponieważ tym najmniejszym też trzeba pomagać. Oni niestety no nie poradzą sobie same. Prawda. Więc tak, pomagamy. A my się już żegnamy. Dziękuję za ja ten też cudowny. Dziękuję, było super. Weekend do poniedziałku, wtorko. Relakso, chillaucik. Relakso, chillaucik. O, było ekstra i musimy to na pewno powtórzyć. A ja teraz jadę do domu, bo muszę sprawdzić, czy choinka nie zemdlała przypadkiem. Być może jem, bo mam jakieś powie na dzień dobry. Podejrzenia. Dobrze, że już jesteś, choinka zemdlała. Tak. No to zobaczymy się w domu. Pa! No i dojechałam. Teraz się okaże, czy będę dumna z moich kotów, czy wręcz przeciwnie. I ile szkód będę musiała naprawić.
i posprzątać. Oby nie dużo. Paczki! Chwila, prawdy. Cześć, łobuzy. Cześć, koteczki moje. Coś czuję, że było gdzieś nasisiane. Idźmy dalej. Uwaga, uwaga. No, choinka stoi, ale jestem z was dumna. Cześć! Cześć! Kto był takimi grzecznymi kotkami? Cześć, Stefa! Ty musisz obwąchać oczywiście standardowo. Cześć, walizkę Stefa musi obwąchać. Cześć, kochani, cześć. No już biegnie, tam mam dać jeść, tam. A ty się cieszysz, tak cieszysz się, tak się cieszysz. Tak się cieszysz, jestem, dzisiaj będziemy spać razem już, no. No, cześć. Wróciłam, Stefa, jak było? Jak było, jak mnie nie było? Taki kotek szczęśliwy. Taki kotek szczęśliwy. Cześć. Cześć. A niby koty się nie cieszą. Nie, niby nie tęsknią za właścicielami. Proszę bardzo, kakulka. Radości. No cześć. Cześć. Tak. Dobra. Rozbieramy się, idziemy jeść, co? No. Nie ma tragedii, Stefcia nasikała zaledwie w dwóch miejscach, już to ogarnęłam. I z choinki w sypialni ktoś zrobił sobie drapaczek. Zostań, zostań, Stefa, zostań, zostań. Co tutaj się zadziało, mi powiedz? Tutaj. Kto to był? Ja? Czyli ty? Czy Jędruś? Przyznawać się. Kto zrobił sobie z choinki drapaczek? I kto to posprząta, ja się pytam. Ale choinka wygląda, no, całą. Tylko tu są ślady łobuzowania. Czy wy czekacie na kalendarz? Stefa? Czy ty chcesz kalendarz? Tak? Smaczki? Cześć! No chodź tu, ale ty się musisz do mnie przytulić, jak chcesz smaczki. Proszę się ładnie przytulić. No tak, myłam, myłam to, co twoje, no. Tam, gdzie narozrabiałaś. Proszę się przytulić. To nie będzie smaczka. Nie będzie. Nie. Tutaj myłam. Niespodziankę od Stefy. I się okazuje, że mam węża, a nie kota. Co to za wącz? Włącz. No i świetnie. Myłam, zdezynfekowałam. Ja nie wiem, co on jeszcze wyczuwa. Ale świetnie się bawi. Otwieram paczkę i myślę sobie, o co chodzi? Kto mi wysłał jakąś kawę, jakieś mleko, czy tam kisiel? A to moje starocie, moje wszystkie zamówienia z licytacji, tak po prostu spakowane. No nic, pewnie wam teraz nie pokażę, co kupiłam, bo to wszystko są też materiały na film, jakby nie było. Ale tak muszę to rozpakować z tych dziwacznych nieco opakowań. A tu co jest, to ja już nie mam pojęcia. No ciekawy pomysł na pakowanie rzeczy z Allegro, z licytacji ekstra. Jędruś, co ty na to? Kartonik może być? No dobrze, na sam koniec trzeba nadrobić kalendarze. Tak? Już gotowa? To dajesz, szybko, szybko! Raz, raz, raz. Co my mamy? 14. 14. I... A nie, czy moja 15 otwieram? Gdzie jest 13? I 13. To mamy. I tutaj jest 13. Tak samo.
13 i... Stefanie, pomagasz mi kładąc się tutaj. I 14. Stefa po prostu zarezerwowała, tak? Dwa kalendarze. No spoko. I mamy tak. Ciach. Jeden. Jędrulek. Teraz ty tutaj masz. O. A nie umiem zdawać na złość. O! Proszę bardzo. Indrula też ma. Tylko on się tym bawi. Mhm. Proszę bardzo. Stefcia, dwa dla ciebie. Jeden dla Indrusia. Jeszcze na pół. Żeby umiał pogryźć. Proszę bardzo. I został na koniec chicken, ulubiony od Stefci. Chickenek, no powoli Stefa, powoli, ja wiem, że to jest twoje ulubione, no. Proszę, ja cię bardzo. Proszę. Jędruś, chickenek. Wszyscy zadowoleni? Nic, Jędruś, tu masz mniejsze kawałki. No, tu masz mniejsze. Cinaj. 13 The Body Shop Mango Body Mist Extra. Super, też chyba pełnowymiarowy produkt. A 14 była bardzo ciężka, ponieważ mamy tutaj pełnowymiarowy produkt. Szampon. Szampon do włosów. No, świetne łupy. No i dobra, kolejne dni, kolejne szanse. Tu nie ma, tu jest piernik. A, kwota by się zgadzała. Taką bym przygarnęła. I 14. Jest prezent. Jest prezent. I teraz uwaga. A, 25 zł! Przynajmniej jestem na zero. Teraz poproszę jeszcze coś tutaj. Uhu! Nareszcie! 25 ziko! No i pięknie, kochani. Tak się kończy dzień. Wygrano! Nareszcie w zdrabce. 25 zł. Mega się cieszę. Kotki chyba też zadowolone z tych przysmaczków, a ja będę zadowolona, jak już dopieszczę tego vlogmasa. Wrzucę go, żebyście mogli jutro zobaczyć i pójdę spać, ale będę spała, ale będę spała. To był cudowny wyjazd. Tak bardzo się zrelaksowałam, zregenerowałam. Naprawdę mi przy takim biegu, jaki mam na co dzień, przy takiej ilości pracy, no i też stresów. Umówmy się, że nie jest to praca ciężka fizyczna, tylko praca bardziej, wiecie, działająca tutaj. To takie dwa dni potrafią zdziałać więcej niż tydzień czy dwa tygodnie wakacji. Taki właśnie relaks. Odciąganie myśli i tak dalej. Super. Jeszcze Klaudia jest po prostu rewelacyjnym towarzystwem. Świetnie się bawiłyśmy i trzeba to będzie powtórzyć po prostu. Trzeba to będzie powtórzyć. A wam dziękuję bardzo za oglądanie tego vlogmasa. I do zobaczenia w kolejnym dniu. Pa, pa!